Siema wszystkim, z tej strony Grażmet In 2, to jest filmik wyjaśniający poprzedni materiał, czyli że 50 godzin na zębach orka, ponieważ sporo też komentarzy się pojawiło odnośnie tego, że to jest fake, że tak naprawdę kupiłem te zęby orka, po prostu trochę krytyki na mnie spadło, ale też pojawiły się hejty, tam byłem wyzywany chyba przez jednego użytkownika od idiotów. Ale to już tam nie zwraca na to uwagi. No więc może zacznijmy sobie od tego, że faktycznie wydropiłem te zęby, czyli że faktycznie przesiedziałem 50 godzin na zębach orka. Tylko że zrobiłem to w inny sposób niż był przedstawiony na filmie. Jak wiecie lub nie wiecie, posiadam 3 drobki, które 3 drobki z 35 levelem, gdzie robiłem na nich alchemię na czarnych orkach. No i tam wiadomo, jeszcze główna postać, że wybitny żur, no i postać pod serię, tam z zarobku oczywiście. No obecnie ta postać już ma 35 level, także dobra, nie będziemy się w to dalej tam mieszać. No i po prostu pomysł na stworzenie tego filmiku już mi tak krążył może miesiąc temu, nawet półtora miesiąca temu, że kurczę, fajnie było taki filmik stworzyć. No i w końcu zacząłem dropić te zęby orka, wiadomo, nie sprzedawać ich w ogóle, tylko dropić, zbierać i sobie tak liczyłem te zęby orka, liczyłem też godziny, ponieważ no jedna postać tak średnio pół godziny mi zajmuje, żeby zrobić 5 korów i tam przy okazji załóżmy 5 ząbków wydropiłem przez te pół godziny. No i wiadomo, tak na dzień te półtora godziny mi zeszło i tak w końcu sobie tak doliczałem. No i wyszło 50 godzin i wydropiłem też te 421 zębów, czy tam, nie, 412 zębów to było. Natomiast nasuwa się pytanie, dlaczego nie przestawiłem, dlaczego po prostu ten filmik wyglądał inaczej niż tak jak ja teraz mówię, że jak to naprawdę wyglądało. No, nie wiem, tak szczerze mówiąc, chciałem po prostu zrobić jakiś fajny materiał, w końcu się przyłożyć, bo jednak no, ten materiał różni się od innych. Nie dość, że jest dłuższy, a ostatnie filmiki po prostu są krótsze, po jakieś 7, 4, 5 minut. Natomiast ten filmik ma 11 minut, jest dłuższy. Jest lepiej zmontowany. Sami możecie nawet to ocenić, tak, puścić sobie ten filmik z 50 godzin, a puścić sobie na przykład filmik z pustyni. No to faktycznie jest różnica w montażu, tam jakieś przejście. Po prostu super się to ogląda. Także jedynie co teraz mogę powiedzieć, to przepraszam was, że po części was oszukałem, po części mówiłem prawdę, ale niech będzie, że po całości po prostu pojechałem po bandzie i całkowicie was tutaj oszukałem. Miałem dobre intencje, no ale no trudno, nie wyszło. No. Ale w sumie nie żałuję, że po prostu taka sytuacja mnie spotkała, ponieważ do tej pory zgarniałem same propsy. Naprawdę, czytałem wszystkie, znaczy czytając komentarze pod jakimiś tam moimi filmikami, to zawsze, że super odcinek, że super to, że dobrą robotę robię, że się staram, że do, no i ogólnie same propsy zbieram, a teraz doświadczyłem czegoś odwrotnego, czyli że tego krytyki, tam hejtu w małej ilości, bo tam nazwali mnie idiotą, ale nieważne, naprawdę. Także jeszcze raz was przepraszam za to. Obiecuję po prostu, że więcej takiej wpadki nie będzie i tyle. Następny filmik, jaki się pojawi, znaczy kiedy się pojawi następny filmik, to będzie po evencie wielkanocnym, to będzie coś a la podsumowanie eventu wielkanocnego. I mam jeszcze do tej głównej serii, bo podsumowanie eventu zaliczę do głównej serii. I mam jeszcze innych... Sporo ma po prostu innego materiału, także po świętach będę miał pełne ręce roboty, żeby to montować jakoś ładnie, sensownie, żeby to wyszło i elegancko będzie. Także to było na tyle w tym filmiku. Teraz możecie napisać opinię, co o tym myślicie. To powtórzę jeszcze raz, najważniejsze, że się przyznałem do swojego błędu i po prostu nie usuwam żadnych komentarzy czy coś. Także tyle. Dzięki, cześć i na razie.